Operacja jedynego słyszącego ucha, a w trakcie jeszcze powiem, że może być również operacja jedynego lepiej słyszącego ucha. Dziś o tym problemie musimy wiedzieć, musimy sobie zdawać sprawę, co nie znaczy, że każdy ma z nas obowiązek to zrobić, ale każdy z nas powinien powiedzieć pacjentowi, że dzisiaj takie możliwości są, bo są, z wykorzystaniem różnych sposobów, różnych metod, różnych technologii. Jedyne słyszące ucho może być w bardzo różnych stanach chorobowych. Tak naprawdę pewnie najczęściej dotyczy to różnych stanów zapalnych, gdzie po leczeniu zachowawczym, operacyjnym, czy wręcz bez leczenia doszło do uszkodzenia całkowitego lub prawie całkowitego słuchu w jednym uchu i pozostało nam tylko drugie ucho. Jedyne słyszące ucho może być również w uszkodzeniach o różnej etiologii, których objawem jest stały bądź postępujący niedosłuch w różnym wieku, o typie odbiorczym, a właściwie również mieszanym. Jedyne słyszące ucho w sposób bardzo demonstracyjny można obserwować w otosklerozie, wszędzie tam, gdzie były wykonywane operacje i podczas tych operacji doszło do uszkodzenia, bądź proces choroby tak się rozwinął, że doprowadził do wyłączenia jednego słyszącego ucha. W zależności od tego zatem, jaka jest etiologia, jakie są okoliczności, że straciliśmy słuch w jednym uchu od urodzenia albo później, nasze postępowanie może być różne i musi uwzględniać cały szereg różnych aspektów. Jeżeli mówimy o jedynie słyszącym uchu, które jest następstwem zmian zapalnych, to postępowanie jest w miarę proste. No, możemy zawsze powiedzieć i sobie, i pacjentowi, i wszystkim, operacja tego ucha jedynie słyszącego będzie spowodowana tym, że ratujemy jego zdrowie, a być może życie, jeżeli mamy na myśli powikłania wewnątrzskroniowe czy wewnątrzczaszkowe. I to jest w miarę oczywiste. Tutaj raczej wahania nie ma z naszej strony, jeżeli ktoś ma opanowany warsztat i wie, jak to zrobić. Jedyne słyszące ucho, jeżeli to jest niedosłuch odbiorczy, już to postępowanie może być troszkę inne. Na pewno zacznie się nasze postępowanie od aparatowania, od tego, co jest nieinwazyjne, od tego, co może przynieść trwały efekt, co przez wiele czasu może dawać efekt. To aparatowanie może dotyczyć tego ucha, który jest, bądź aparatowanie drugiego ucha, o czym dzisiaj w porannych sesjach mówiliśmy przy okazji i aparatów, i różnych urządzeń wszczepialnych, żeby wykorzystać efekt cross. Jedynie słyszące ucho może być leczone z powodów takich, że pacjent sobie po prostu nie radzi. Poza tym, że ma taki słuch jak ten przykładowy audiogram, może mieć dodatkowe dolegliwości, na przykład w postaci szumów usznych. Możemy to opanować, dobierając odpowiednie aparaty słuchowe, ale jest pewna grupa pacjentów, która z tych aparatów nie może skorzystać, albo nie chce skorzystać, albo po prostu nie jest w stanie skorzystać. Nie dlatego, że nie chce, nie, bo nie. Rozwiązaniem dla nich będą inne urządzenia, na przykład urządzenia wszczepialne. Tutaj widzicie podgląd na operację wszczepienia implantu, który wykorzystuje przewodnictwo kostne. I w takiej sytuacji, jeżeli badania przedoperacyjne polegające na symulacji, czyli pokazania pacjentowi tego efektu, który będzie miał po operacji, jeżeli pacjent to zaakceptuje i jest świadomy tego, co my proponujemy, dzisiaj nie widzę przeciwwskazań ani jakiego zwiększonego ryzyka, że możemy uszkodzić słuch w tym uchu, a możemy pomóc. Możemy traktować to postępowanie jako postępowanie standardowe. Jedyne słyszące ucho może być również wtedy, kiedy ten niedosłuch jest o typie mieszanym, tak jak na tym przykładowym audiogramie. Rozwiązań jest kilka. Pewnie u części osób efekt mniejszy lub większy będzie również z aparatu słuchowego, chociaż niedosłuch, próg słyszenia przewodnictwa powietrznego jest znaczący, a czasami może być większy. Możemy mówić tu o rozwiązaniach takich, które podczas których wykorzystamy różne technologie typu implant Bombridge, który był wspomniany wcześniej,
Bacha, Bacha Attract czy Ponto, urządzenia, które wykorzystują przewodnictwo kostne i pozwalają nam uzyskać efekt, ten efekt również symulowany wcześniej, może zachęcić pacjenta do poprawienia słuchu w tym uchu. I tu już takie ucho należy określić jako ucho lepiej słyszące. Ono nie jest jedyne słyszącym, ono jest lepiej słyszącym albo czasami słabiej słyszącym. Wreszcie kolejna sytuacja, gdzie mamy zmiany, znaczy uszkodzenie również o typie odbiorczym i kilka propozycji, w tym dwa urządzenia wszczepialne o różnym sposobie mocowania. Tutaj są pokazane dwa podglądy na dwa filmy dotyczące tych operacji. Urządzenie Vibrant, które może być mocowane w różnych miejscach, typowe miejsce, tak jak to drogą tympanotomii tylnej na odnodze długiej kowadełka, może być mocowane na odnodze krótkiej kowadełka. Podczas warsztatów, które będą na ten temat, możecie Państwo dowiedzieć się więcej. Może być to urządzenie mocowane na ruchomą płytkę szczemiączka, na szczemiączkę, na kikut szczemiączka, wreszcie na okienko okrągłe pośredniej bądź bezpośredniej stymulacji błony okienka okrągłego. Drugim rozwiązaniem, już nie tak częstym stosowanym, ale również w odniesieniu do takiego słuchu jak ten, dającym bardzo dobre wzmocnienie, jest system MED, troszkę bardziej rozbudowany, jeśli chodzi o możliwość, znaczy o tą część operacyjną, ale nie aż tak, żeby tego nie móc opanować w normalnym ośrodku otochirurgicznym. Oba te rozwiązania mogą być alternatywne, mogą podczas symulacji można pokazać podobny efekt lub zbliżony. Reszta może zależeć od tego, jakie będzie miał preferencje pacjent, któremu wytłumaczymy, jak wygląda eksploatacja tego urządzenia, jaki jest dalszy ciąg postępowania pooperacyjnego. Jedyne częściowo słyszące ucho. Tu widzicie Państwo tą obowiązującą w tej chwili to kryteria dotyczące stymulacji akustycznej, to jest to pierwsze pole po lewej stronie, a następnie stymulacji elektrycznej. Stymulacji elektrycznej, która może być stymulacją o typie stymulacji elektryczno-naturalnej, czyli uzupełnienie słuchu dobrego do poziomu wydolnego socjalnie do poziomu 1500 Hz, z zastosowaniem procedury chirurgicznej, którą opracowaliśmy, udoskonaliliśmy i od 15 lat się nią posługujemy. Elektroda dedykowana to elektroda miękka, możliwie najłagodniej możliwa do wprowadzenia o długości 16 do 19 mm. Druga grupa docelowa pacjentów, bardzo liczna albo coraz bardziej liczna, która będzie w wieku senioralnym, to dopełnienie elektryczne do słuchu o dobrej czułości, o dobrym progu socjalnie wydolnym do poziomu 500 Hz. O ile o tamtym słuchu mogliśmy mówić jako słuch elektryczno-naturalnym, to ten słuch jest tak naprawdę elektryczny, który uzupełnia te niskie częstotliwości niezwykle ważne. One same pozwalają pacjentowi rozumieć kilkanaście procent, czasami troszkę więcej. Ale w zachowaniu i w połączeniu z tym słuchem, który uzyskujemy za pośrednictwem implantu, przy użyciu elektrody 20-25 mm mamy szansę rozumieć bardzo dobrze, zarówno w ciszy, jak i w szumie, czyli w miejscu naszego codziennego funkcjonowania. Wreszcie grupa trzecia, właśnie czwarta, jeżeli mówimy o wszystkich, a trzecia ze stymulacją elektryczną, to jest stymulacja elektryczno-akustyczna. To często jest w piśmiennictwie mylone. Mylona jest grupa druga z trzecią, gdzie mamy normalny słuch w jakimś paśmie i dopełniamy elektrycznie, a tu mamy podwójną stymulację. Stymulację za pośrednictwem aparatu słuchowego, tak zaczynaliśmy przed laty
kiedy pacjenci sami, a potem my zakładaliśmy aparaty, potem jakby pojawiły się systemy, system Duet firmy Medel czy system Hybrid firmy Cochlear. Plus elektroda, która może być od 25 do 28 mm, która uzupełnia słów w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. I wreszcie grupa trzecia, gdzie mówimy o resztkach słuchu, niefunkcjonalnych resztkach słuchu, o stymulacji tylko elektrycznej, pełną, na pełnej lub prawie pełnej długości elektrody. I ta stymulacja z zastosowaniem tego dojścia chirurgicznego przez okienko okrągłe pozwala nam zachować te resztki słuchowe, które są ważne w procesie rehabilitacji każdego pacjenta, i dziecka, i dorosłego. I również są podstawą do określenia, że mamy zachowaną strukturę ucha wewnętrznego, co oznacza, że nasze postępowanie było minimalnie inwazyjnie, co oznacza, że w przyszłości taki pacjent za 10, 20, 30 lat, jeżeli będą nowe, dostępne nowe technologie, nieoperacyjne na przykład, albo operacyjne inaczej, na przykład terapie genowe, to zachowanie struktury ucha wewnętrznego u tych małych dzieci, i to są nasze bezwzględne preferencje, żeby każde małe dziecko było operowane w tej technologii, w tej technice z miękkimi elektrodami, byśmy mogli je w przyszłości mniej inwazyjnie usunąć i zapewnić możliwość stymulacji inną elektrodą bądź w inny sposób, nie tylko stymulacją elektryczną. Dzięki uprzejmości profesora Lorenza mam przykłady, żeby na ich tle powiedzieć, co to znaczy implantowanie jedynie słabo słyszącego ucha. Pacjentka urodzona w 1947 roku, etiologia, tak jak Państwo, przypuszczalnie autoimmunologiczna, ucho prawe postępujący niedosłuch od dzieciństwa, ucho całkowita głuchota od 2000 roku, ucho lewe postępujący niedosłuch od kilku lat, znaczne pogorszenie, takie przyspieszenie pogorszenia w 2012 roku. No i jest pytanie, co w takim uchu, w takich stanie zaproponować, kiedy aparaty słuchowe nie zdają tutaj, znaczy nie przynoszą oczekiwanych korzyści. Czy no chętnie byśmy operowali ucho prawe, ale jeżeli wiemy z naszych obserwacji, z naszego doświadczenia, o tym mówi zespół kolegi Artura, że pacjent może nie mieć korzyści albo prawie żadnych, albo żadnych, to w tym momencie, kiedy te resztki słuchowe znaczące, określane jako ucho jedynie słabo słyszące, jest wskazaniem do wszczepienia implantu. Jeżeli zastosujemy tą metodę, o której operacyjną, która jest znana, o której mówiłem w klinice i w paru innych miejscach w kraju, już nie mówiąc o kongresach międzynarodowych ze światowymi i kontynentalnymi włącznie, to dzisiaj odpowiednia dobór elektrody i ta procedura chirurgiczna pozwala nam zachować to, co jest, a zatem mamy dużo większe szanse uzyskania efektu słuchowego, operując jedynie słabo słyszące ucho. To jest przewrót w myśleniu. Myśmy też dojrzewali do tego przewrotu i to nie przyszło tak łatwe. Ta współpraca lekarzy, psychologów, logopedów, pedagogów i inżynierów zaowocowała tym, że w wyniku długoletniej obserwacji dzisiaj możemy powiedzieć, mamy nową grupę docelową, której mamy szansę poprawić słuch, której mamy szansę zmniejszyć na przykład uciążliwość szumów usznych, które mamy szansę poprawić w tym momencie codzienną komunikację, nawet jeżeli ten słuch się będzie pogarszał, bo skoro nie wiemy do końca, jaka była przyczyna w jednym uchu i nie wiemy, jaka była do końca przyczyna w drugim uchu, to możemy zakładać, że to będzie postępowało, ale to, co uzyskaliśmy, włączając w to przeprogramowanie procesorów mowy, mamy szansę utrzymać poziom stymulacji przez długi okres czasu, i tutaj odsyłam do kolejnych prac, które będą w dniu jutrzejszym i w sobotę, które będą stanowiły uzupełnienie tego, o czym ja mówię. Druga pacjentka z wszczepionym implantem do ucha lewego, miękka elektroda, całkowite zachowanie słuchu,
Pacjentka zoperowana z wszczepionym implantem do tego ucha, miękka elektroda, całkowite zachowanie tego słuchu, który był, i widzicie Państwo, jaka jest dyskryminacja słów jednosylabowych w ciszy, 95%. Dyskryminacja słów jednosylabowych w szumie, 55%. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co to oznacza, zróbcie sobie test w szumie dla siebie, to zobaczycie, czy przekroczycie wszyscy 50%, czy 55%, czy 60%. Podejrzewam, że na tej sali bym obstawiał, że może być niekoniecznie pół na pół. Pacjentka druga, nieustalona przyczyna niedosłuchu w jednym uchu, w uchu prawym, stany zapalne przed ponad 30 laty w innym ośrodku wykonana operacja radykalna. Trudno nam powiedzieć, czy ogłuchła z powodu zapalenia, czy z powodu operacji wykonywanej podczas zapalenia. Była to, stwierdzamy, rozległą jamę pooperacyjną po tamtej operacji w tym uchu i funkcjonowała w oparciu o słuch w drugim uchu, w uchu lewym. Widzicie Państwo, jaka była dyskryminacja słów jednosylabowych w słuchu, który był słuchem o typie częściowej głuchoty, czyli rzeczywiście takie pełne, jedynie słabo słyszące ucho. Ucho prawe to jest to ucho po operacji radykalnej z powodu Perlaka i ucho lewe, częściowa głuchota z wskazaniem do elektrycznego dopełnienia słuchu w zakresie niskich częstotliwości. Gdybyśmy nie mieli doświadczeń przez wiele lat, a właściwie przez 15 lat od pierwszych operacji leczenia częściowej głuchoty w 2002 roku, to dzisiaj pewnie nie byłoby naszej oferty dla tych pacjentów z pełnym przekonaniem, że możemy zachować ten słuch, który jest, i uzupełnić, dopełnić go elektrycznie w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. I tutaj, korzystając z materiału przekazanego mi przez profesora Lorenza, pokazuję wyniki. Operacja wszczepienia implantu, elektrodę SRA, obecna 4.2.2 albo 5.2.2, to jest elektroda, którą po raz pierwszy w świecie miałem przyjemność szczepić w 2009 roku. To jest elektroda skonstruowana przez firmę według tego projektu, na którym między innymi ja pracowałem. W 2010 roku dyskryminacja słów jednosylabowych w ciszy 93 i, co jest ważne, dyskryminacja słów jednosylabowych w szumie 88%. To jest naprawdę znakomity wynik, bardzo trudny do osiągnięcia wśród ludzi słyszących. I to chciałbym podkreślić. I wreszcie przechodzimy do sytuacji bardziej oczywistych, do podjęcia decyzji operacji jedynie słyszącego ucha w otosklerozie. W moim materiale w ciągu 34 lat to jest około 19 tysięcy zoperowanych uszu. Z tego niewielki odsetek, ale znacząca liczba istnień ludzkich, bo tak trzeba powiedzieć, losów ludzkich, bo prawie 500 osób, które miały problem, czy poddać się operacji jedynie słyszącego ucha. Oczywiście to ucho było z określonym upośledzeniem, przede wszystkim z uszkodzeniem słuchu o typie mieszanym i lub przewodzeniowym. Ten temat ja już wspominałem kiedyś, goszcząc u pani profesor Niedzielskiej w Lublinie. Miał swoje miejsce podczas dyskusji Okrągłego Stołu w 1998 roku, podczas zjazdu krajowego otolaryngologów chirurgii głowy i szyi. Zostałem zaproszony do tego Okrągłego Stołu z gronem ekspertów, dziś kilkoro świętej pamięci, i przygotowując się, nie mogłem powiedzieć, bo byłem za młody wtedy, żeby wobec tych osób powiedzieć, że można operować jedynie słyszące ucho. Chciałem się podeprzeć autorytetami w świecie otolaryngologicznym. William House z Los Angeles, Mirko Toss, czołowy otochirurg europejski z Kopenhagi, Erwin Officers, szkoła Antwerpii, Hugo Fisch z Zurychu, Jean-Marie Sterkers z Paryża, Jan Helms z Wirburga, Thomas McDonald, szef Mayo Clinic, Thomas Balkany, Mayo Clinic na Florydzie, Eugene Meyers z
Ohio i Ernest Lenhardt, w tamtym czasie kierownik, osoba przechodząca na emeryturę w klinice w Hanowerze. Zadałem im wszystkim jedno pytanie. Jakie jest ich stanowisko, by środowisku polskiemu pokazać, jak inni podchodzą, ci, których traktujemy jako punkt odniesienia, jako naszych liderów w środowisku międzynarodowym. I te odpowiedzi, przyznam, mnie bardzo zaskoczyły. Większość mówiła, żeby czekać, żeby aparatować, by nie robić. Wiąże się to z ogromnymi obawami, że jeżeli nie została udokumentowana utrata słuchu w pierwszym uchu operowanym, i to jest ważna uwaga dla nas wszystkich, niezależnie od tego, do kogo trafi pacjent, po leczeniu operacyjnym otosklerozy, ważne jest, żebyśmy go opisali, żebyśmy tę informację przesłali. Przesłali do ośrodka, który go operował. Jeżeli on jest zainteresowany, my jesteśmy zainteresowani każdym takim przypadkiem, bo to nas będzie uczyło. To będzie nam pokazywało, co jest możliwe, a co nie jest możliwe do zrobienia, albo na co trzeba zwrócić uwagę. Dziś ta utrata słuchu może być spowodowana w okolicznościach okooperacyjnych, pooperacyjnych i z powodu naturalnego postępowania niedosłuchu spowodowanego zaawansowaną postacią autosklerozy, zwłaszcza przedsionkowo-ślimakowej. Tylko 3 widziało ewidentne wskazania do operacji, ale z niezwykłą ostrożnością. I tutaj sobie musimy odpowiedzieć, kto jest wśród nas, kto tę ostrożność oferuje, kto jest z nas, kto może powiedzieć, że nie jest w cudzysłowie kamikadze, ale tym, który w sposób odpowiedzialny może zrobić taką operację. Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć przed sobą. Komu by polecił swoje ucho? Ja na przykład w swoim czasie, kiedy dr Porowski bronił się swoją rozprawę doktorską, powiedziałem podczas tej obrony, podczas dyskusji, że on jest tak dobry, że chciałbym, jeżeli będę potrzebował, żeby moje ucho zoperował pan dr Porowski. I potrzebuję do dziś. To ważne jest, żebyśmy mieli zaufanie, potrafili je wyrazić, nie ubliżając ani nie umniejszając nikomu innemu, jeśli chodzi o umiejętności. Ważne jest, żebyśmy mieli, nawet jeżeli coś się wydarzy niezamierzonego, żebyśmy mogli powiedzieć, zrobiliśmy wszystko w tym momencie, żeby nie czekać, bo naturalny przebieg tej choroby będzie taki, że szybciej lub wolniej będzie prowadził do nasilania się, tu już z grubsza mówię, szumów usznych, uporczywych, utrwalonych, wreszcie niedosłuchu, którego się nie da zaaparatować, a efekt tego aparatowania może być mierny albo absolutnie niewystarczający. To ostrożne, wyważone podejście pozwoliło uzyskać wyniki, jak do tej pory, lepsze niż w całej populacji osób operowanych z powodu otosklerozy i dzisiaj upoważnia mnie to do powiedzenia, że to może być standardowe postępowanie z zachowaniem wszystkiego, o czym mówiłem wcześniej. Ostrożności, przygotowania pacjenta, uświadomienia pacjenta, wzięcia zgody w sposób niestandardowy, ale taki, żeby pacjent wiedział, co ma, co może mieć albo co może stracić i do czego powrót może być trudny czy wręcz niemożliwy. Dzisiejsza procedura operacyjna wiąże się z dostępem, koniecznym dostępem do pewnej gamy różnych urządzeń, czyli mam tu na myśli implanty pasywne. Widzicie Państwo wyroby polskie o różnej średnicy i jeżeli ktoś tego nie ma, nie powinien zabierać się za większość operacji dotyczących otosklerozy, a szczególnie tych przypadków bardzo trudnych albo przypadków, które są poddawane reoperacji. Kolejna proteska to proteska stawowa kurca, którą można założyć w kilku miejscach na pierwszą kosteczkę, na rękojeść bądź szyjkę moteczka. Kolejne zdjęcie śródoperacyjne to różne moje modyfikacje, o których już wielokrotnie mówiłem. Modyfikacje modelowania tak długości, jak i kształtu proteski, by ominąć pewne niekorzystne warunki śródoperacyjne i bezpiecznie zaimplantować. I wreszcie ostatnia proteska, skarżyński piston, to proteska tytanowa, którą stosujemy
ostatnio najczęściej o średnicy 0,4 i 0,5 mm. Procedura operacyjna to indywidualne dostosowanie długości. Dziś możemy, i to bardzo rzadko, podchodzić, stosować gotowe do końca z zapięciem protezki wyprodukowane lub modyfikować te, które są, do warunków miejscowych. Tylko w takich okolicznościach można powiedzieć, że zrobiliśmy to na miarę tego ucha, na miarę tego człowieka. I drugi ważny element, po wykonaniu wejścia do ucha wewnętrznego, do przedsionka, uszczelnienie odpowiednie tłoczka z krzepem krwi żylnej. Wydawało mi się przez lata, że to jest takie oczywiste, ale jak dowiedziałem się, że w pewnym ośrodku grudka tłuszczu jest elementem służącym do uszczelniania tłoczka, to byłem bliski załamania i przy okazji powiedziano, że jest 25% powikłań w postaci przetok. To tak naprawdę jest w małym stopniu albo w dużym w odniesieniu do tych pacjentów trochę zbrodnicze postępowanie. Grudka tłuszczu jest materiałem, który nie integruje się albo wcale, albo bardzo długo z nieuszkodzoną śluzówką. W związku z tym uszczelnienie jej, uszczelnienie grudką tłuszczu tłoczka jest bardzo trudne, a czasami niemożliwe. My stosowaliśmy grudkę tłuszczu od czasu, kiedy nas wspólnie z doktorem Dobrzyńskim nauczył profesor Kukwa, robiąc protezki, gdzie grudka tłuszczu zastępowała tłoczek i wypełniała większe lub mniejsze okienko. Ale tego nie można przenieść. Skrzep z krwi żylnej ułożonej daje szansę zintegrowania się. Czasami jest jego za dużo już po operacji i trzeba go usunąć. Czasami się może też przemieścić, to się też zdarza, ale jest jedynym materiałem, który tak naprawdę przy minimalnie większym otworze rzędu ułamka dziesiątych milimetra pozwala nam na uszczelnienie tłoczka. Jeżeli tych pewnych kryteriów śródoperacyjnych, na które się nakłada pewna szybkość, ale nie dla szybkości, pewna staranność powiązana z pracą anestezjologa i całego zespołu, który na pewien czas stwarza nam optymalne warunki, a my w ciągu tego czasu, nie nadużywając obniżonego ciśnienia, jeżeli nie zoperujemy, to nie możemy powiedzieć, że spełniliśmy wszystkie kryteria bezpieczeństwa dla każdego ucha, a zwłaszcza dla ucha jedynie słyszącego. Procedura, którą ja preferuję, jest prosta. Tu widzicie zabieg wykonywany w stanie rzeczywistym. To trwa kilka minut, kilkanaście minut, czasami troszkę dłużej. Akurat ten przypadek jest dość demonstracyjny. Nie trzeba było poszerzać przewodu, bo był dobry wgląd do ucha środkowego. Przecięcie mięśnia szczemiączkowego i odnogi tylnej kowadełka, szczemiączka, wyważenie. Za chwilę wykonanie wiertłem 0,6 mm otworu, protezka jest 0,5 mm. Taka jest różnica między tłoczkiem a wykonanym otworem. To się odbywa, tutaj nie ma montażu. To jest ciągłość naturalna zabiegu. Jak widzicie, jest to możliwe od tej ciągłości, czyli od tego, od każdego elementu tutaj bardzo dużo zależy. I od tego, ile czasu otwarte jest ucho wewnętrzne, i od tego, czy się będziemy tam przepłukiwać i odsysać, od wielu naszych ruchów, które mogą spowodować, że zagrożenie będzie większe albo będzie minimalne. Nigdy nie powiedziałem i nie powiem, że zagrożenia nie będzie, bo ono nie zawsze będzie zależne od chirurga. Ono może być zależne od innych czynników, których sobie nie zdajemy sprawy. Przyklejenie płata skórno-bębenkowego i mamy zakończone. Podsumowując, problem jedynie słyszącego ucha i pokazane fragmentarycznie, bo bardziej zależało mi na powiedzeniu idei podczas tego wykładu. W innych pracach, a zwłaszcza publikacjach, będziemy mówić o wynikach jednorodnych grup, dobranych grup, żeby nie mówić, że na kilkanaście tysięcy mamy takie wyniki. Na koniec chcę się odnieść do tego, co Państwo oglądacie i pewnie patrzycie, chcę opatrzyć to swoim komentarzem. Przed nami, przed środowiskiem polskim w ciągu najbliższych 3 lat wiele wydarzeń. Wiele wydarzeń, w których możemy zaistnieć, w których każdy może się pokazać indywidualnie, w których mogą pokazać się poszczególne zespoły i ośrodki. Nie było w historii polskiej
medycyny i polskiej otolaryngologii takiej szansy. Nie było takiej serii w żadnym ośrodku na świecie, o czym chciałbym Państwu powiedzieć. W maju ci, którzy się interesują podstawami, elektrofizjologią i od czasu do czasu jeździli na spotkania grupy IRASK, wyrafinowanych naukowców. W tej grupie działa pan profesor Kochanek, pan profesor Jędrzejczak, we władzach tej grupy. Przez pewien czas oczekiwaliśmy, że ta grupa zawinie do Warszawy i będzie. Można będzie posłuchać o bardzo wyrafinowanych metodach diagnostycznych, o zaawansowanych badaniach, które są podstawą wielu naszych zachowań podczas diagnostyki i późniejszej terapii. Maj, prawie w tym samym czasie, to również pierwszy kongres szumów usznych, o którym wspomniałem, dziękując Agnieszce za wsparcie i pomoc. Jako kontynuacja międzynarodowych spotkań International Tinnitus Seminar. Podczas tego spotkania, które częściowo będzie zaplatało się o pierwsze, będzie się również odbywała konferencja polskich audiologów i foniatrów sekcji audiologicznej i foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Nie jest naszą intencją, byśmy chcieli się wzbogacić na tych trzech konferencjach i to chcę powiedzieć, bo komentarze złośliwe już do mnie dotarły. Naszą intencją jest, żebyśmy się pokazali światu, bo mamy okazję. Skonstruowaliśmy to, ten program i możliwość uczestnictwa tak, że polscy członkowie, przedstawiciele naszego środowiska będą mogli wziąć w pełni, opłacając składkę nie najwyższą, typową dla polskich konferencji, albo jedno z niższych polskich, jeśli chodzi o polskie konferencje, będą mogli uczestniczyć w znacznej części programu IRASK i będą mogli uczestniczyć w dużej części programu Światowego Centrum. Nie możemy zagwarantować, że będą od pierwszego do ostatniego dnia i chciałbym, żeby to też było zrozumiałe. Nie możemy powiedzieć, że ktoś, jeżeli jest Niemcem czy Francuzem, to ma zapłacić pełną składkę, taką jaką narzucają towarzystwa czy środowisko międzynarodowe, a Polak ma zapłacić tego połowę albo 1/3. Ale chcę powiedzieć, że w naszym odczuciu zrobiliśmy wszystko, żeby udostępnić i możliwość kontaktu z tą czołówką światową, która się interesuje tymi zagadnieniami z jednej strony, a z drugiej strony, żebyście Państwo, jeżeli chcecie, pokazali się to, co robicie, czym się zajmujecie, by o naszej otolaryngologii, audiologii, foniatrii i pokrewnych było jak najlepsze zdanie. W przyszłym roku mamy niepowtarzalną okazję, by wrócić do konferencji młodej serii dotyczącej chirurgii strzemiączka i otosklerozy. Czwarta, która miała się odbyć w Amsterdamie z powodów organizacyjnych w tamtym roku się nie odbyła. My w związku z tym, że mieliśmy organizować piątą, będziemy organizowali z serii czwartą. Będziemy ją organizowali w Krakowie, bo chcemy pokazać światu, przypomnieć światu, że jedna z pierwszych wielkich postaci otochirurgii strzemiączka to profesor Jan Miodoński. To jego miasto, to jego środowisko i to tam powinniśmy się spotkać, żeby wspomnieć o naszym rodaku, a jednocześnie przypomnieć jego historię, a jednocześnie pokazać, co my dzisiaj potrafimy, zwłaszcza, że wykonujemy tych operacji bardzo dużo. I dwa kolejne kongresy światowe, kongres otologów i kongres audiologów z serii organizowane. Kongres otologiczny będzie po raz pierwszy miał miejsce w Europie. Zapraszam wszystkich tych. Perspektywa jest 2 lat, to wcale nie tak dużo, żebyśmy przygotowali ciekawe wystąpienia i pokazali, że i Polska Szkoła Otochirurgii to nie tylko ci, którzy robią dużo i dobrze, bo to, że robimy dużo, to wszyscy, którzy chcą wiedzieć po wejściu bezproblemowym do danych NFZ-u wiedzą, a że to, że robimy dobrze, to świadczy o tym wyniki przy takiej liczbie i proszę nam czasami nie wrzucać kamyków, że gdzieś znalazł się jeden pacjent na parę tysięcy procedur chirurgicznych, paręnaście tysięcy procedur chirurgicznych rocznie, który ma problemy. Taka sytuacja zawsze może się zdarzyć.
Światowy Kongres Audiologów to szansa pokazania różnego środowiska i tego medycznego, i tego pozamedycznego, współpracującego w obszarze szeroko rozumianej audiologii. Krótko mówiąc, te przyznanie nam w niełatwej rywalizacji organizacji tych kongresów to wyraz naszej obecności przez ostatnie kilkanaście lat czynnie na świecie. Tego się nie otrzymuje, że się jest. To się otrzymuje, że się jest, ma się coś do powiedzenia, do pokazania, co zostało zweryfikowane przez wielu ludzi, którzy będą. Na tym tle tylko wspomnę, że za niecałe dwa tygodnie cała czołówka otochirurgów ze świata będzie w Kajetanach podczas pokazowych operacji dotyczących różnych urządzeń szczepialnych, tak podczas zajęć praktycznych, jak i teoretycznych. No tutaj niestety nie zapraszamy, bo liczba osób, która może uczestniczyć, jest już zamknięta. Ale podczas kursów otologicznych będziemy wracali do tych pokazów, tak jak to ma miejsce w każdego miesiąca, kiedy dla kogoś z zewnątrz, czy z Europy, czy spoza Europy pokazujemy operacje pokazowe. Ten rok to również trzecia edycja festiwalu Ślimakowe Rytmy, zorganizowana w innej postaci. Państwo możecie jako uczestnicy otrzymać płyty z pierwszego i drugiego festiwalu. Możecie zobaczyć, jak się rozwijają ci, którzy nie słyszeli od urodzenia albo później, jakie są efekty tego. To są ambasadorzy nas wszystkich, bo jeżeli im się powiodło, jeżeli im się udało, to nie reprezentują nie mnie, nie nasz zespół operatorów, inżynierów i innych specjalistów. Oni reprezentują całe nasze środowisko, że ono jest tak skuteczne, że ono jest tak dobre i że dzisiaj na tle całej nauki polskiej to te wyniki są takie symptomatyczne. Pokazują ten wielki postęp dotyczący nauki i medycyny w odniesieniu do konkretnego człowieka. Równocześnie odbędą się warsztaty międzynarodowe, gdzie wielu wybitnych artystów zaoferowało swoją pomoc w szkoleniu tych, którzy są na różnym etapie. A zatem czeka nas miły tydzień, drugi tydzień lipca, podczas którego codziennie będzie się odbywało wiele imprez w Kajetanach z finałem w postaci uroczystego koncertu finałowego, ale wcześniej z możliwością uczestniczenia w tym pacjentów i rodziców. Przewidujemy, że może wejść na każdy z tych codziennych koncertów i warsztatów nawet kilkaset osób. Jeżeli macie Państwo takich pacjentów, to powiedzcie, żeby przyjechali. To jest niezwykle ważne, żeby ktoś, kto zastanawia się, co z sobą zrobić, jaką metodę leczenia wybrać, mógł przyjechać i zobaczyć kogoś, kto gra, kogoś, kto opowie, jak dochodził do tego grania, kogoś, kto opowie swoim dziecku, jak rozwinęło się to dziecko. To będzie służyło rozwijaniu motywacji i wspieraniu wszystkich tych, którzy nie muszą się leczyć u nas, ale żeby wiedzieli, że takie możliwości istnieją. To jest duży wysiłek dla naszego zespołu. Nikt nas do tego nie zobowiązuje, ale zobowiązuje nas pewna lojalność wobec środowiska i taka rola służenia wszystkim tym, którzy chcą z tego, czym się zajmujemy, skorzystać. Bardzo dziękuję za uwagę.